I zaraz się wrócimy do tego zamku. To mi powiesz, co i jak, co pominąłem. Coś z obrazem. Coś z bossem i wieżą. Boże. Ile tych rzeczy tu jest? No nie, no przebiegliśmy to w sumie nic. Dobra. Wróćmy się do tego zamku Ennis. Punkt kontrolny w zamku Ennis, czy może tutaj obserwatorium? Zamkowa komnata władcy. Dobra, to powinniśmy być tu na boku chyba. Nie wiem, czy ten obraz nie był gdzieś bliżej tam początku. No bo tutaj był boss, tak? Tu było przejście do bossa. Tu sobie ładnie bossa klepaliśmy. Ta tam. Dobra, tu był boss. Jak widać, nie ma bossa. Znaczy biliśmy. I tutaj gdzieś był zeskok i to prowadziło gdzieś w pewnym momencie prowadziło do... O! Tam o tę wieżę ci się rozchodziło, tak? W tej wieży byłem, ale generalnie żadnego przejścia nie zauważyłem. Ale możemy się przejść, zobaczyć. Tylko też w sumie przejście dokąd tutaj jest? Czy przejście prowadzi tam na dół? Powiedzmy. Zaraz, moment. Tam na dół, gdzie była rzeka, na przykład to koryto rzeki. No bo tutaj jest tylko wejście na górę i w sumie nic tak bardzo, no nie? Przejście w innym. Aha, dobra, dobra. Najpierw tu ogarniemy, spoko. No bo tutaj wszystko myślę, że podnosiłem. Chodziliśmy na górę, przechodziliśmy się po dachach różnego rodzaju. Tam też obok, zaraz ci na mapie gdzieś pokażę. Tutaj jak jest. O, tutaj to miejsce. Ten fort mglistej szczeliny. Tutaj po tych murach chodziliśmy i wokół tych murów. Tam był gdzieś tutaj bosik. Obserwatorium mówisz, tak? Żeby iść. Znaczy, wydaje mi się, że gdzieś tutaj, o tutaj, jak jest wejście do tej części zamkowej, to że tam coś było, jak były te. Mośki z Rai Lucarii, ci co nosili te kamienne, sorry, te kamienne głowy, to myślę, że tam mogłem coś przegapić. Tam był jakiś potencjał na taką krytą ścianę, ale nie znalazłem. No bo tu po prostu mamy wyjście z zamku i to wszystko. I na lewo okrążasz tą rzekę. A, i w sensie tutaj. Tu i że tutaj. O to się rozchodzi. Tutaj nawet mamy ognisko odkryte. I to prowadziło w sumie do tego. Nie wiem, czy tu na środku byliśmy. Ale wydaje mi się, że tak, bo tutaj gdzieś była możliwość skakania na te zamkowe baszty. Ach, o to się roz... Dobra, nie, to tam byliśmy. O to i tam jest przejście. I to nas przenosiło gdzieś tutaj na północ. Gdzie konkretnie nie pamiętam, ale gdzieś tutaj na północy. Tak, tam był gigant. Nie, to giganta na pewno biliśmy też. Także tutaj byliśmy, przez to przechodziliśmy i to nas teleportowało do miejsca, gdzie taki ziomek był pojedynczy, który bronił skarbu. I był jakiś tam medalion czy coś w ten deseń do podniesienia. Tak, na zamek zeskakiwaliśmy tam z... Nie pamiętam, czy to stąd, czy to stamtąd. Na zamek gdzieś zeskakiwaliśmy i chodziliśmy po tych podachach na pewno. I to chyba w dwóch różnych miejscach trzeba było zeskoczyć, żeby na te wszystkie baszty tutaj pozeskakiwać, no nie? Coś w ten deseń było. Tak, tam na pewno byliśmy. Tam zresztą widać przy tej filiżance ściętej na pół, że nie ma przedmiotu. No nie? Bo tak to by widać było, że tam leży przedmiot. No dobra. To mi powiedz, gdzie z tym obrazem? Obraz w dungeonie jest? Czy tutaj? No bo ja miałem takie wrażenie, że jak tutaj jesteśmy, a tu mnie pewnie z konia zasadzi, że tutaj, jak jest to wejście, to gdzieś tu może być jakieś ukryte przejście, tylko tu się zabije. A ja nie chcę umierać. Ja nie chcę umierać! Młody chłopak do piachu pójdzie, nie chcę umierać. Nie zaskoczę chyba tak. Tak, też nie wiem, czy się nie zabije przypadkiem. O nie, dobra. Na brama z pospolitekami. Moment, bo chcę ci pokazać tylko w sumie o co mi chodzi.
Pewnie wiesz. No, dziś myślałem, że tutaj przy wejściu będzie coś. Skrót w sensie, tak, tak. Za moment będziemy. Tutaj jak jest wejście do tego miejsca, to ja myślałem, że tutaj coś będzie ciekawego. No biegnij, biegnij. Bo tutaj jest tak strasznie pusto. Tu są takie ładne przejścia, ale tu donikąd to nie prowadzi, nie? Tam dalej w sumie też nie. I mnie tak zastanawiało, czy tutaj przypadkiem czegoś nie ma. Ale wydaje mi się, że porolowałem się we wszystkie możliwe ściany i nic nie było. Dobra, ale mówisz o dungeonie. Czemu nie mogę mapy odpalić? O, dobra. O dungeonie i to plac przy głównej bramie, tak? To powinien być tam, gdzie z Kipciem się biliśmy. I tam na prawo jest przejście z pospolitakami i na lewo była normalna droga dookoła. No tak, oczywiście, że tak. Ciemny ekran, jak zwykle. Teraz do łódek, gdzie drabina. Okej. Okay. Tak. I tam było takie przejście do kanałów. Ale czy tam była nowa kraina? Bo mi się wydaje, że my poszliśmy tam do tych kanałów. Co jest? Aha. Gra nie uznała, że się teleportowałem. Co tu się zdało? To ten mod z DLSS-em coś robi. Ale generalnie mi dużo gra lepiej chodzi z tym modem, także muszę mieć. A, tam jest ściana iluzoryczna, okej. Okay. Jak ślepy, to ślepy, no nie? Przy obrazie, mhm. Dobra, to tu na prawo. O nie, o, litaki. No brakuje trochę, żeby je one-shotować. Jak atakujemy je pierwsi, bez kombatu, to je one-shotujemy faktycznie. Co to się... To było dziwne. Czemu on dostawał damage w ogóle? Jakieś po 3. No i tak, to było to przejście. Była ta bardzo długa drabina. Poszaleli z tymi drabinami, no. W życiu takich długich drabin nie widziałem, chyba że na dźwigu. I tu jest obraz. Nie gadaj. Nie gadaj, że tu jest naprawdę przejście. Ale jestem dupa. Dziękuję ci bardzo. Powiedzenie mi o tym, nie. Totalnie nie. Nie, no nie pomyślałem o tym, że tu może być przejście. A. I jest trumna. No oczywiście, że tak. Najlepszy środek transportu w Elden Ringu. Gdzie ta trumna nas zabierze? Eldenowski Uber, to się zgadza. Jak tu ładnie, tylko ciemno. Hello, is anybody out there? Dobra, jesteśmy. Aha! I to do tego będzie prowadziło, tak? Bo kawał terenu teraz mam... No w ogóle mam bardzo dużo miejsc do zwiedzenia. I chciałbym to zrobić zanim pójdziemy na jakieś takie, wiesz, hard posy pokroju Mesmera i innych. Chociaż już mi ziomek powiedział, nie, Mesmer to jest luźny boss. Potem masz dużo, tu, ojej, jak gorsze te bossy to są, to nawet nie miał słów. Ach, dobra, to są te ogniste. Podejrzewam, że tamten może ożyć. Dobra, odpoczęliśmy sobie przy tym ognichu.
Że tamten może ożyć. Może i ożyje. Oblicze pieca. Wyłącz tę latarkę. Niech się bateria nie marnuje. Jeszcze wszystkich nie doświadczyłaś, ok? Mi mówili, że ten, że Radan jest jakiś porąbany i że ten smok tam, Boże, ten groza, coś tam. Cześć, Arystotelesie. Byłeś dziś w lesie? Jak tam Radan ci idzie, panie Arystotelesie? Oblicza pieca. Same oblicza pieca. O nie, wstał typek. A, niech tu mnie wypuścić. 16 H na tym? Na Radanie siedzisz? Ale padł czy nie? Czy to jest storyline Gucio 2.0? Nie padł. Ty, to może naprawdę zdobędziesz nagrodę streamera roku. W tamtym roku Gucio został za żaby. W tym roku Arystoteles dostanie za Radana. Za żaby. W tym Jedi Survivor. On grał i bił się z żabami. Tam ponad 2000 śmierci miał na żabach. I się męczył 28 godzin czy cokolwiek. Taki streamer. Nie wiem, czy z YouTube'a się nie wywodzi. Raczej taki luźniejszy content miał. I został w tamtym roku, dostał te złotego Antosia za jakieś tam streama roku czy coś takiego. Ja nie grałem Survivora. Czekam dalej na jakąś dobrą promkę. Na razie są tylko na tego pierwszego Jedi'a promki. Ale już pierwszego Jedi'a zagraliśmy. I nawet dobrze nam poszło. 62 tysiące, nice. Dawaj konia. To mój koń. Nie, rób tego nie. Zabił mi konia i zabił teraz mnie. Ale chciałem powiedzieć, no już tam, jak parę zabiliśmy takich mośków, to już dobrze sobie z nimi radzimy. No. Tak. Na pewno. Strasznie długo ich się leje. Tego HP naprawdę mają dużo za dużo. Arystoteles zmaga się z Radanem. Gucio zmagał się z żabami. To tak, żeby było jasne. Bez żadnej konfuzji. Jezu. Dobra. Typek piecowy upada po raz pierwszy. Trochę staminy potrzebuję. Arystoteles chyba gra na tym, na konsoli, co nie? Czy nie? A, na PC-cie grasz, okej. Okay. Tego się nie spodziewałem po tobie. Tylko, że padem. No właśnie, z tym padem. Ajajaj, tam. Normalnie byś pograł w grę, a nie tam jakimś padem. Ej, to tutaj. Zmieniaj broń. Cyk. Dawaj konia. Kim ja się zadaję, no? Dobra, koń tylko oberwał. Golnij sobie.
Dawaj, klepiemy go. Nie mam staminy? O, właśnie. I to był problem. Co zrobiłem? A, ja chciałem konia wskrzesić, dobra. Nie! Pani Kunta Kinte, dawaj mi konia. Tam, 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 taradam, tam, tam, taradam. Dobra, polew, mosiek. Upierdliwe jest. Oleista łza i oblicze pieca, no oczywiście, że tak. Na te mowy powinien skrócić walkę z tymi wymaganymi. No, no właśnie, to tak. Albo inaczej, jak już zestunujesz, to powinien padać na raz. Niezależnie tam ile bijesz, ile masz tych fragmentów, tylko po prostu, jak go już obalisz, to koniec. Co to robi? Powstała mikstura czasowo powoduje, że osoba, która ją wypiła, zaczyna widzieć, wydzielać oleisty pot i pokrywa olejem pobliskich wrogów. Szybszą brońką, że szybciej idzie. No, ja tu jestem, wiesz, zaklęciowy, to tam broni jak broni. Odkryjemy sobie to ognisko i zaraz widzimy całą resztę tego miejsca. Bo to prowadzi tak, to prowadzi tam na południe. Łzy są takie sobie. No, generalnie mi się... Tak długo jak nie robi się jakiegoś combo buildu, to uważam, że taką bezpieczną opcją zawsze jest mieć bańkę. Bo ta bańka naprawdę jest kozak. Może uchronić tak dupę bardzo. Pamiętam, jak grałem pierwszy raz, to był jedyny sposób, żebym Radana zabił. Tego z normalnej gry. W momencie, gdy on wchodził w trzecią fazę i robił meteoryt. Bo za cholerę nie potrafiłem tego uniknąć, bo kurde, nie wpadłem na pomysł, że można na konia wsiąść, nie? I próbowałem tę walkę po prostu ganiać pieszo. To był bardzo zły pomysł. A potem mi kumpel napisał, ty, a wiesz, że tam koniem można jechać? Miałem takie, co ty gadasz? Tutaj Radan robi 3 razy uderzenie meteorytu. O nie, to 3 baniek nie mam. To możemy wejść sobie zobaczyć, co jest. Jest i skarbek. Koniem będzie ciężko po murach. Ale tam jeszcze wejdziemy. Łatwiej się steruje bez konia. Kamień kowalski. Tam chyba jeszcze jest przedmiot. Kolejny pewnie ten piec. O kurde, naprawdę? Ja mam 50 witalności i... Ile mam tego błogosławieństwa? Jednego mam 12, drugiego mam 7. Także nie tak za dużo. Zaraz się przejedziemy najpierw w tym kierunku, potem w tamtym. Co to było? Aha, ten drugi to tylko na duchy jest, okej. A ja szczerze mówiąc... Przez chwilę myślałem, że jedno jest na damage, drugie jest na to, ile ty dostajesz. Ale... no... no właśnie. Myślał Knight o niedzieli, a w sobotę Radanem łeb ścieli, no nie? Ej, podnoś to. Okej, okay, to jest w jednym, prochę czcigodnego ducha. Czyli te prochy czcigodnego ducha to takie mech, bo i tak nie gram z samonami. Zresztą, po co miałem grać z Dornem, lol. No ale już natura zbieracza, no to się daje we znaki. Dobra, jeszcze tam na początek trzeba podjechać, podnieść te ostatnie przedmioty. Przez chwilę myślałem, że tam jest jakaś jaskinia, ale nie, to cień tego mośka tak padał dziwnie. O, tu chyba gdzieś pominąłem coś, tak. Nie, to jest ognisko. Myślałem, że to przedmiot. No dobra, no to stąd mamy wszystko. Co no wróć? Gdzie mam wrócić? Lessie, wróć. Ach, faktycznie jest przedmiot. No tak. No, wiesz ten piec. Jest. Tak, koksownik drugi. No jest.
sensie do walki jest koksownik drugi? Którego mam ożywić? Nie ogarniam. Na 20 maksymalnie, tak, to Dark and Light ostatnim razem mówiła. Ten? Można go, o nie. O nie. Aha, wejdź na te ruiny. I tam z góry na niego trzeba zeskoczyć pewnie, tak? O to chodzi. Ej, tu jeszcze są mośki. Ja się nie bawię w nekromancję. Tak, tak, wiem, że chodzi o pieca, tylko chcę zobaczyć, czy tu przypadkiem jeszcze czegoś nie pominąłem. Ale chyba nie. Chociaż z drugiej strony. Dobra. Trzeba rzucić garnek do pieca. Ja tam do pieca rzucam, nie wiem, pizzę, zapiekanki, a nie garnek. Hej, dzień dobry. Nie chciał. No faktycznie muszę coś wziąć i rzucić. Garnek. Czemu garnek? Bez konia muszę rzucić. No tak, tak. Koniem się rzuciłem w przepaść. Rrr, Karino. Jaki garnek muszę tu rzucić? Mam stworzyć jakiś garnek? No bo garnków ci u nas dostatek. Duży garnek pieca. O to się rozchodzi? O Jezu! Wziął i rzucił garem. Co tu się zadziało? Nie! Wskrzesiliśmy se typa. Ja miałem ich zabijać, a nie wskrzeszać. To trochę się z powołaniem pomieszaliśmy tutaj. No i co? No i co? Zgaszę połomienie jego ambicji, no tak. Nie! Żeby on mnie nie zgasił przypadkiem. Dobra, położę się, położę się, położę się. Tylko gdzie masz gębę, ty typie, ty? Tum, 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 tum. O kurde. No nie gadaj. O, dobra, super. Nie! Nie! No... To był panic mode totalny. Przewracaj się ty. Wow, za blisko byłem, co? Wstawaj, wstawaj. Wstawaj, samuraju. Mamy bossa do zabicia. No niestety, długo się je bije. Ostatnia flacha many. Wiesz co? Jeszcze dzisiaj nie było tak źle, ale im później, tym się gorzej robiło, generalnie. Dzisiaj jeszcze nie ma tragedii, ale podejrzewam, że to się szybko zmieni. Dobra, leży typ. Krwiopijcza pełknięta łza. Zaraz zobaczymy, co to robi.
Powstała mikstura czasowa, zwiększa siłę ataku, ale odbiera punkty życia przez pewien czas. Okej. Okay. To nie dla nas generalnie. No jak tu będą przeciwnicy, to będzie problem. Czy w pobliżu są demony? Miecz w kamiennej pochwie. Okej. Okay. Miecz, którego nikt nie potrafi dobyć z pochwy wykonanej z popękanego kamienia. Relikt zapomnianej cywilizacji z odległej przeszłości. Ponoć używany był w trakcie rytuałów na ołtarzach światła i mroku. Okej. Okay. O, no to ja bym się z tobą zamienił, Arystotelesie. Uwielbiam chłód. Im zimniej, tym lepiej. No dobra, może jakbym był na Kamczatce, to bym miał inne zdanie, ale... Generalnie tak. W jakich katakumbach i czego nie znalazłem? Olbrzymi złoty łuk. Magia inkwizytorów zwierzy używana w postaci spiralnych inkantacji. Wymach ramienia uwalnia olbrzymi złoty łuk. Ładowanie zwiększa moc. Łuk przypomina kolec, powszechnie znany symbol brutalnego przesłuchania. Okej, okay, spoko. Tak to myśl. A ja będę dalej jechał. Nie. Mesmera tam chyba 5 razy gdzieś podszedłem do Mesmera i to wszystko. I powiedziałem, no przyjdziemy tu jeszcze kiedyś. I od tamtej pory w sumie zwiedzamy. Gdzieś jakieś tam bossy chyba ze dwa padły. Oprócz tego, ale takie pomniejsze bym powiedział. Tego Sentaxa, czy jak mu tam było, smoka zabiliśmy. Grozę zobaczyłem, jak wygląda i też powiedziałem, no nie, no to ja tu muszę wrócić później, bo tu mnie wszystko one-shotuje. Jak? Mgliste co? Mglista szczelina. A gdzie jest mglista szczelina? Curse you, Bale. No właśnie, ten typek, co tak mega aktorzy. Nie wiem, mam pojęcia, gdzie była mglista szczelina. Ale możliwe, że nie wszędzie jeszcze byliśmy, bo naprawdę mamy dużo rzeczy do zwiedzania. To znaczy, tutaj jak są te... jest ta rzeka, to poszliśmy w tym kierunku, doszliśmy w sumie do ogniska i tyle. Tutaj w górę nie szliśmy. Tutaj mamy otwartą przestrzeń, żeby zwiedzać dalej. Tutaj od słojów mamy otwartą przestrzeń, żeby zwiedzać dalej. Tutaj już w ogóle nie chcę mówić, ile mamy do zwiedzania. Tak, jeszcze jednej mapki tutaj nie mamy odkrytej, no. Ale to kwestia jest taka, że dużo rzeczy nie mamy odkrytych. W interaktywnej mapie, czy byłeś w katakumbach? Jak to w interaktywnej mapie? Zobacz, czy byłeś w katakumbach. Jak mi powiesz, gdzie one są, to ci powiem, czy byłem. Serio, tutaj na koniu trzeba przeskakiwać? Są same kozy. Tam po drugiej stronie coś jest. Zresztą myślałem, że też wejście... Adula też może być. Bo chciałem kometą zaatakować, ale niech będzie Adula. Nie! Koniu! Stój! To mój koń! No co za... Muchy. Wredne. Mucie lucie. Zostaw mojego konia, bo zaraz padnie. To mój koń! Mam wrażenie, że tam na dole byliśmy. Chociaż może nie. Nie, tam na dole nie. Posłałaś na szepta mapę. Okej, okay, dobra, dziękuję. No dobra, i co ja mam tu sprawdzić? O Jezus Maria, ile tu tego jest? Co ja mam tu sprawdzić? Też nie wiem, czego szukać na tej mapie, bo tu jest od zarąbania tych rzeczy. A w ogóle wiesz, jaki jest problem z tym radanem? Przez to, ile tam jest tych laserów, często nie widzisz, co boss robi i musisz na wyczucie lecieć. Aha, nie, nie, no to spoko, to ja rozumiem, że jest interaktywna mapa, gdzie możesz zobaczyć, gdzie są jakie tam rzeczy, ale chodzi mi o to, gdzie są te katakumby konkretne, te, o których ty wspomniałaś, te mgliste, coś tam. Ale to powiem ci, Arystotelesie, że w ogóle w
tej grze, znaczy w tym dodatku przede wszystkim, mam taki problem, że nie widzę, co boss robi często, gęsto. I to od samego początku było, bo wszystko jest takie duże w skali. Trochę za duże, bym powiedział. Tak jak, nie wiem, jesteś na mesmerze i to jest mały, kompaktowy bossik, nie? I generalnie masz ogląd wszystkiego, co się dzieje, co on robi. A pójdziesz na jakiegokolwiek innego dużego bossa, nawet... Jezus Maria. Nawet i na tego boskiego lwa, co na początku biliśmy, no to on często gęsto zasłaniał cały ekran. No kurde, no! Serio? Zabiła mnie mucia lucia. No trochę wstyd. Tam są jakieś dziwne moby. Chodzi mi o to, że trochę przegięli ze skalą. No tak, Relana dobrze było widać, no ale o to chodzi, że to był mały. Mały boss, tak? Małe bossy, no to są spoko. Ale jak ci wychodzi Mosiek na 3/4 ekranu i weź się domyśl, co on robi, no to masz takie... Na lewo od kościoła krucjaty. Tu jeszcze jedna mucha chyba powinna być gdzieś. Kościół krucjaty. To jest kościół krucjaty? Nie. Który to jest kościół krucjaty? To jest kościół krucjaty. Katakumby mglistej szczeliny. No to byliśmy. Bo jest odkryte, znaczy, że no, tam byliśmy. Ale co tam w takim razie pominąłem? W tych katakumbach. Czy jest ukryta ściana? Czy coś takiego? Czy ja tutaj patrzyłem w końcu? Czy nie? Nie! Odpowiedź brzmi nie! 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 No! To za uparta mucha. To spoko. Jak dojdziemy do jakiegoś ogniska, to wrócimy tam i mi powiesz, o co chodzi. O, serio? Nie padł? Wierliwe te muchy są, nie powiem. Koniec many. Och. Tam nie ma wyjścia do tej lokacji, co nie można na koniu jeździć? Nie wiem. Dobra. No na razie robię to, co robię. W sumie koń chroni przed tym atakiem. Dzbanek wisi. Where is the dzbanek? A, tam faktycznie. Ale to potrzebuje uku. Bez uku nie podchodź. Bez łuku. Ty, a nie. Kostura. Ciu. Nie, spadło. Bardzo dużo rzeczy w ekwipunku mamy. Ale w sumie, jak zaczynaliśmy DLC-ka, no to wszystko, co było z poprzedniego... Z poprzedniego dodatku, chciałem powiedzieć, z gierki podstawowej, to umieściliśmy w storage'u. Nie mogę się wysłowić po polsku. Tak, tu jest możliwość zejścia na dół. Coś mnie atakuje? Jesteśmy atakowani. Dobra, później zgarnę ten dzbanek, okej? Okay? Ja chcę odkryć to ognisko, ale nie chcę przy nim siadać. Bo mamy w sumie full rzeczy, niedużo straciliśmy. No. Ale... Będa społeczna. Panie Paździuch. Gin pan. Czy my tam na dole nie byliśmy przypadkiem już? Chociaż... chyba nie. Tak, tak, jeszcze na górze wróć, tam gdzie widzisz ptaki. Dobrze. No bo tu możemy się w sumie przenieść i potem zejść sobie na dół bez problemu. Więc ogarniemy... Ach, tu też jest zejście. No dobra. To tak. Najpierw faktycznie tamtą górę zrobimy. Były te ptaki na tym niby cmentarzu. Więc spoko.
O tutaj, tam po drugiej stronie, no nie? Niby cmentarz, bo są powiedzmy krzyże. A danym suchym liściem walczyłeś? Chyba nie. Chociaż z jakimś suchym mogłem walczyć. Ej, nie mogę tego podnieść. Nie chcę się podnieść. Ale to musi być coś z jakiegoś tam kryterka małego. To nie jest żaden unikatowy przedmiot ani nic takiego. Z nim się walczyć jak... Nie, to na pewno nie walczyłem. Bo nikomu emotki nie pokazywałem. Czasami mi się zdarzało pokazywać środkowy palec, ale wy tego nie widzicie. Ach. O, tam coś przyleciało? Już padło? Zniszczony run. Skąd on się tu wziął? Miałem wrażenie, że on spadł z nieba, ten run. Ale póki co w sumie tu nic nie widzę, oprócz tych ptaszorów. Możliwe, że jeszcze tam musimy podjechać, zobaczyć. Tam tylko nagrobki. I krzyże. Tu coś jest. Znajdę swoją równowagę pod kaskadą wód. Jest przejście na dół. O. No dobra. Pieczeń suchego liścia. Co na to suchy? Święta pieczęć poszukiwaczy zwanych sektą suchego liścia. Kurde, muszę tu suchemu naprawdę podesłać. Wzmacnia inkantację Mikeli. Ci, którzy dawno temu ujrzeli w spadających liściach zwiędnięcie złotego drzewa, przygotowali się na osłabnięcie porządku i przejęli surowe zasady wiary i wtedy zaczęli służyć nowemu Bogu. Brak umiejętności. Nie no, suchy to ma jakieś umiejętności. No aż tak bardzo nie mogę cisnąć. Pod kaskadą wody. Kaskada wody znaczy się wodospad. I tam faktycznie na dole coś widać. Migocze tam coś pod wodospadem. No, podejrzane. Nie. Tu jest przejście, tam jest przejście. Naprawdę, ten kto projektował tę mapę, to był fanem skrzyżowań, no. Tu wszędzie rozwidlenia, a żadnych znaków nie ma. Którędy na Poznań są szlamy. Hermiona Granger. Nie. A w sumie dojdziemy do tego samego miejsca, gdzie tam byśmy zeskakiwali. Trochę masakra. Jakiegoś lokalnego zapytać. O panie, ale tu lokalnych to nie lubią. Znaczy, no, przyjezdnych to nie lubią. Oni do siebie między sobą gadają. Rudy, weź miasto, tego będzie widowisko. To są przeciwnicy na moim poziomie. Podnieś te kule. Okrągła skała. Kwiatki. Jakie miłe, jakie słodkie. Skoro są małe, to będzie i duży. A to tam tylko run. 200 runek to mi tam wisi i powiewa. Jest i duży kwiacior. Zobaczymy, czy między tymi skałami niczego nie ma. Odpowiedź brzmi, jak na razie nie. Bo ta skałka. Tamten run został. No dobra, to idziemy na kwiaciora.
Więcej ich jest. Pół roku później. Mam nadzieję, że jakieś flaszki mi tu dadzą, bo sporo poszło. Wypijmy wszyscy naszą miksturę! Na Delta Pesa! Aż wziąłem dwa łyki, bo byłem zachłanny. Co ten wodospad skrywa? Uzupełnimy manę, żeby nie było. Aha! O, podłamy kostro drzewa, super. Ha, okej. Okay. Ściana. I to nie tylko ściana wody, ale i normalna ściana też. Nie. Tu chyba nie ma już nic. To jest już koniec. Nie ma już nic. No przynajmniej nic nie widzę. A nawet jakbym widział. No nie. Tam jeszcze coś leży. Podniesiemy, oczywiście. Dobra, zniszczony run. Te piłki są, skały, okej. Okay. Rzeczy do craftingu, z których nigdy nie skorzystamy. W sumie trochę crafting w tej grze to jest chyba najbardziej useless rzecz, jaka jest. Bo to jest tak bardzo niszowa rzecz, że no, rzadko kiedy się z tego korzysta. Piguły. Piguły to jest dobra rzecz z craftingu. No dobra, to chyba musimy zejść tam na dół. I najpierw pójdziemy tam na lewo. Przez podstawkę nic nie wykraftowałeś? No ja tylko piguły kraftowałem i to wszystko. Dobra. Tego muszka trzeba strzelić. No, nie chcę się stargetować. Ej, żuk gnojasz, on ucieka. Ponury kamień kowalski. Myślałem, że jakiś nowy popiół wojny. Albo coś takiego. Tutaj jeszcze te szlamy pozostawały. A co takiego kraftujesz? Kraftowe piwo? Czy inne trunki? Ej, no bez kitu. Ale ja od tego obrywam. Ja od wszystkiego obrywam tutaj. A najbardziej to obrywam od Dorna, bo mówi: dlaczego Elden Ring, a nie Sekiro? Łapki, pigułki, dzbanki, okej. Okay. Nie, ja się tak dobrze z posłem Czankiem akurat nie znam. Także dzbanów nie kraftuję. Raz widziałem człowieka na żywo i to wszystko. Zobaczymy, co jest pod wodospadem. Aha! O, szata suchego liścia. Naprawdę? Lodowy garnek stopuje waterfalla Maleni? Teraz przeczytamy, bo mamy cały set suchego. Suche tak na co dzień chodzi, to wam mogę powiedzieć, że tak faktycznie jest. Dużo widać. Ale pod ten wodospad chyba można wjechać w ogóle. Ale nie, tu też jest ściana. To nie wody. Oskrobaliśmy tę ścianę, ale nie ma nic. Tak, i najpierw pojedziemy tam na lewo. Tylko przeczytamy rzeczy. Wyblakłe na słońcu i lekko przybrudzony strój podróżny noszony przez duchownych. Złoty naszyjnik znajdujący się poniżej piersi należy do grupy duchownych poszukiwaczy zwanych sektą suchego liścia. Ta sekta nie
uznaje opieranie się na innych kwestiach wiary. Jej członkowie dążą przede wszystkim do samodyscypliny i samowystarczalności. To trochę jak szintoizm, nie? Wyblakłe na słońce. No dobra, wiąże się je ciasno wokół ramion, jakby miały zapobiec złamaniom. No i po prostu buty z twardej skóry. Okej. A ten suchy to się w skórach wozi? Tak, wiem, że na tamtą stronę powiedziałem, że zobaczę, ale tutaj jest właśnie to z dzbana, co zestrzeliliśmy. Dzwonek kulisty kupca pleśni. Okej. Co nam daje ten dzwonek kulisty? Musza pleśń. Super. Zawsze lubiłem tego typu przedmioty. Wiem, że tam jeszcze mamy przejście, ale tutaj chcę zobaczyć, co tutaj jest. Proszę Państwa, co tu tutaj mamy? To jest lewak. No nie, nie mogę mówić tekstów cajrowskiego na streamie, sorry. To muszę zaprzestać już w tym momencie. Lewak to był w dungeonie. Faktycznie był, no. Podnieśliśmy go nawet. O, patrz, jaki ładny. Jaka ładna kaplica. Podejrzane. Wyspiałem się tam, że tu jest przejście, ale nie. Ale nie. Jak zobaczysz smoka, to się rozpędzę i z całej siły kopnę go w pośladki. Tak, tu musi być boss. Chyba wiem nawet jaki. Tam jak na początku gry walczyliśmy gdzieś tutaj chyba, czy taki typ, nie, tu był początek gry, tutaj, o, bezimienne mauzoleum na zachodzie, tam walczyliśmy z takim typem, który od razu mnie poskładał, to była moja pierwsza walka od nie wiadomo ile, podejrzewam, że tu będzie podobny rycerz. Tego objadę to, dookoła, nie ma nic, to możemy iść do środka zobaczyć. W sumie ciekawe, czy można zrobić zupę z modrych albo szkarłatnych łez, bo z Estusa była. No była, faktycznie. I jeszcze jakie napitki były, które się nazywały Ziegbrau. Rakshasa. Sądzi mnie nos. Strasznie długa ta katana. Ale zbroja co zwiększa damage nam, czy na wrogu? Nie ma picia. To tylko my możemy na tę tatesa mówić. Ała. No, brawo ja. To była walka, którą mieliśmy w kieszeni, dopóki nie zacząłem obrywać. Ciekawe, czy uda mi się Full Moona wykastować na początku walki. Spróbuję, bo to zawsze 20% więcej damage'a, czy tam 30. Da radę. Nie bij mnie. Bij się sam. Serio? Nie sprawdzałem. Sprawdzałem taki inny spell, który był w tym zamku na początku i on był do dupy. Te takie trzy mieczyki, które się pojawiają. Hej, mamy to. Skopiuj sobie jej wizerunek i bomieczyki fajne i czar. Okej, spoko. Tak, już jedno takie chyba miejsce mieliśmy, gdzie można było kopiować. Taki nagrobek był. I mówimy, a to zamiast mauzoleum jest. Mamy całą zbrojkę i katany. Sobie przeczytamy. Zacznijmy od katany.
Wielka katana z hartowanym ostrzem splamionym na wieki szkarłatną krwią. Broń Rakshasy, która ścina i pożera. Oręż berserka używany do przyjmowania ataków wroga i kontrataków kipiących furią. Aha, w podstawce też można skopiować wizerunek. To spoko. Podczas ataku właściciel ma mniejsze szanse na utratę równowagi w wyniku kontrataków, ale odnosi większe obrażenia. Okej, to ciekawe. Unikalną umiejętność koszenie chwastą. Wykonuje mieczem poziome cięcia przypominające ruch kosy, koszący przeciwników, jakby byli chwastami. No wyrwałem im chwasta, nie? Kolejne naciśnięcie pozwala ją kontynuować atak aż do wyczerpania energii. Zbroja Rakshasy skąpana we krwi ofiar. Wystaje spod niej postrzępiona tkanina, niczym żądza rzezi próbująca się uwolnić z właściciela. Kto to kurde pisał? Co to są pamiętniki seryjnego mordercy, czy jak? Zwiększa obrażenie zadawane przeciwnikom, ale znacząco zwiększa otrzymywane obrażenia. Tnij ludzi, pożeraj ich. Ci, którzy niestrudzenie powtarzają ten cykl, mogą wyrzec się i stać się Rakshasą. Okej. Okay. Wyrzec się siebie mogą. No to w sumie wszystko jest to samo, tak? Dokładnie ten sam opis. Ale to całkiem spoko koncept. Zbroja, która zwiększa obrażenia. Ale nie wiem, czy to się przekłada na magiczne. Okej. Czyli nie ma takiego typowego debuffa, tylko po prostu mniej armora oferuje, tak? No dobra, czyli to mamy tutaj zrobione. Możemy udać się do ogniska i iść tam na dół, tędy i zobaczyć, co jest tu. Dzbanek widział? Jest kolejny dzbanek? To nie widział. Ślepy był i nie widział. Tamten pierwszy dzbanek zwaliliśmy. Tutaj kolejnego nigdzie nie widziałem dzbanka. Możesz zrobić... No mogę zrobić testa w sumie. Tak czy siak bezużyteczny jak każdy. No tak. Każdy dzbanek bezużyteczny, pośle Czarnek. Dobra, to idziemy na dół. Powiedziałbym, że muszę zabić tych przeciwników. No, gdzie mnie tam ucieka? Ma stać i czekać, aż go zabije. Ej, tu jest przejście w ogóle gdzieś dalej. Chociaż może to po prostu dookoła. A może nie? Nie mam pojęcia. W każdym razie jest ognisko, więc jakbyśmy pominęli ten fragment, to możemy się wrócić. Do muszej wioski. Nie, nie lubię tego kręcioła. Spadaj ode mnie. Im na dystans się trzeba trzymać. Ale tu nie mogę w sumie dystansu zbudować, bo są muchy, a tu są skały. Myślałem, że muchy są bezdomne. No, nie no, mieszkają w domu właściciela, do którego lecą. To są tacy, wiesz, dzicy lokatorzy. Gdzie się podział ten kręcioł? Ała, to mój koń był. Nie zostaw mojego konia. Jakby co ten tekst, to mój koń to był z Etków. Długo nie polatają u ciebie, mówisz? Klisza śmierci bros rozstawiona? Wow. No co za... Ej! Ej!
Zaciąłem się. I to nie przy goleniu. Ale to było głupie. Jak już ten upadłem z konia, to nie byłem w stanie wstać. A, packa na muchy. No tak. To też jest dobra broń. Przydałaby się, szczerze mówiąc. Oj, najbardziej bezsensowne śmierci ever. O, coś zginęło. Na jakiś dystans tu trzeba zbudować sobie, nie? Co to było? Ja bym powiedział zło. No, co za... Nie żyje, nie żyje! Bardzo mądrze to zrobię. Nie mogę tam wjechać na YOLO, co nie? Tak po prostu. I liczyć, że będzie w porządku.